Wtedy, kiedy mówimy o naturalnych bodźcach emotogennych, to chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym badaniu. To nie jest badanie wykonane w naszym laboratorium, ale ono w pewien sposób nawiązuje do tego, o czym mówiłem poprzednio. Mianowicie, w jaki sposób u ludzi kształtuje się zdolność do przeżywania różnorodnych emocji. Neopsychoanalityczna teoria relacji z obiektem sugeruje, że taką sytuacją, w której człowiek uczy się przeżywania emocji, jest sytuacja kontaktu z własną matką. W tej sytuacji uczymy się tego, jakiego rodzaju emocje są emocjami pożądanymi, akceptowanymi, a także na przykład poprzez modelowanie czy poprzez naśladowanie uczymy się przeżywania różnych stanów, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane, aniżeli te, które potrafi przeżyć małe dziecko. Hardaway sprawdzał, w jaki sposób ludzie reagują na różnego typu informacje, które są informacjami eksponowanymi nie nadprogowo, ale informacjami eksponowanymi podprogowo. A więc wchodzimy tutaj troszeczkę w problematykę przedświadomego przetwarzania bodźców afektywnych. I sądziliśmy, że Hardaway sądził, że wtedy, kiedy ludziom eksponuje się podprogowo bardziej złożone teksty, aniżeli tylko ekspresje emocjonalne, pojawi się w pewnej sytuacji pojawi się obniżenie poziomu lęku. Poziom lęku mierzono za pomocą skali lęku Spielbergera. Eksponowano trzy możliwe typy informacji. Pierwsze informacje to były informacje dotyczące tego, w jaki sposób ludzie reagują na zdania podkreślające jedność z matką. Druga grupa zdań to były zdania w ogóle odnoszące się do matki. I wreszcie trzecia grupa zdań to były zdania odnoszące się do jedności z kimkolwiek, na przykład jedności z ojcem. Te badania, wyniki tych badań oparte są na metaanalizie, czyli na technice badawczej wykorzystującej dane pochodzące z bardzo wielu badań. Tutaj, jak widzimy, przebadano łącznie 72 próbki. Liczba osób badanych przekracza 2,5 tysiąca. I współczynnik D to jest taka standaryzowana średnia różnic populacji. Ten współczynnik przyjmuje wartości od 0 do jedności. Widzimy, że ta zależność jest stosunkowo wyraźna i ona jest zdecydowanie wyższa wtedy, kiedy podkreśla się związek ja z matką, aniżeli wtedy, kiedy mówi się o jakiejkolwiek innej formie relacji z matką albo kiedy mówi się o jedności z jakąś inną osobą. Warto zresztą zauważyć, że tak jak to zwykle w nauce się dzieje, wysiłki badawcze były skoncentrowane tylko na tym, co ładnie potwierdzało hipotezy wodzące się z teorii relacji z obiektem. Tutaj, jak łatwo można zauważyć, liczba badanych próbek była zdecydowanie mniejsza. Ale sprawa nie jest wcale taka prosta, dlatego że wyraźnie widać, że wtedy, kiedy zmienia się warunki ekspozycji, wyniki się zmieniają. Bo efekt ten, o którym mówiłem przed chwilą, występuje tylko wtedy, kiedy mamy ekspozycję podprogową. Inne badania wskazują na to, że albo nie ma zmiany poziomu lęku, albo też zdarza się coś zupełnie innego. Mianowicie następuje wzrost poziomu lęku. I teraz można powiedzieć, że ludzie reagują, tak jak twierdził Hardaway, na różne warstwy komunikatu. Wtedy, kiedy komunikat jest eksponowany przez bardzo krótki czas, ludzie nie mają czasu na jego racjonalną analizę i wtedy reagują tylko z poziomu emocjonalnego. Mianowicie im większym czasem dysponujemy, tym bardziej wyrafinowana może być obróbka poznawcza i w ogóle obróbka psychiczna informacji. Wtedy, kiedy dysponujemy bardzo krótkim czasem, potrafimy wyodrębnić tylko nieliczne cechy bodźców. Na przykład potrafimy wyodrębnić z danego bodźca tylko znaczenie emocjonalne.
Warto byłoby zwrócić również uwagę na to, że to badanie było takim badaniem dosyć specyficznym, ponieważ podprogowo eksponowano coś, co było zapisane w kodzie werbalnym, a więc podprogowo eksponowano pewne zdanie. Natomiast można by wykorzystać dla podkreślenia jedności z matką bardzo podobne bodźce, ale bodźce pochodzące z innej modalności. Mianowicie można by pokazać po prostu bodźce obrazowe. Na przykład pokazać zdjęcie z matką, kiedy ktoś jako dziecko był z matką, i to powinno działać zdecydowanie silniej, aniżeli zdania dotyczące jedności z matką. Jeszcze jedna rzecz, o której też chciałbym powiedzieć, która bardzo modyfikuje nasz sposób myślenia o uwadze, a mianowicie to, że w naturalnych sytuacjach my mamy do czynienia nie tylko z bodźcami, które docierają do nas z zewnątrz, ale z bodźcami wewnętrznymi. Mówiłem już o tym poprzednio. Bodźce, które docierają z wnętrza naszego organizmu, bardzo często są odpowiedzialne za to, co nazywamy, co określamy mianem zjawisk intruzywnych. Te zjawiska są niejako wtrętami w tok naszej normalnej aktywności, nie potrafimy nad nimi zapanować i bardzo często są dla nas źródłem cierpienia. Kiedy analizuje się problematykę uwagi, trzeba również zająć się tym, że ta uwaga nie może być przez cały czas skoncentrowana, że od czasu do czasu pojawiają się w naszym środowisku takie bodźce, które odciągają naszą uwagę, które powodują, że zaczynamy koncentrować się na czymś zupełnie innym, przerywamy jakąś czynność i czasami nie potrafimy do niej wrócić. Wtedy, kiedy przykładowo jesteśmy bardzo zmęczeni i ktoś prosi nas o wyświadczenie drobnej przysługi, to potem zapominamy, co robiliśmy poprzednio. A czasami nawet zdarza nam się coś takiego, mnie to się zdarza bardzo często wieczorem, że idę do drugiego pokoju, ale po drodze zapominam, po co ja tam poszedłem. To świadczy o tym, że w naszym otoczeniu występują bardzo często bodźce odwracające uwagę, czyli dystraktory. I te dystraktory mogą być dystraktorami zewnętrznymi, ale mogą być też dystraktorami wewnętrznymi. Do takich dystraktorów wewnętrznych należą myśli intruzywne. Charakterystyczną myślą, cechą myśli intruzywnych jest to, że one dotyczą zdarzeń, które mają znaczenie negatywne, wywołują w nas negatywne stany emocjonalne, wywołują wstyd, poczucie winy. Natomiast niezwykle rzadko zdarzają się takie myśli intruzywne, które wywoływałyby emocje pozytywne. Być może one pojawiają się tylko w patologii u ludzi, którzy są maniakalni, którzy są euforyczni. Natomiast takie myśli, które nas prześladują, są zwykle myślami bardzo, bardzo nieprzyjemnymi. No i Frank Talis, który zajmował się dystraktorami, zwraca uwagę na to, że są one pewnym mechanizmem, który wtedy, kiedy wielokrotnie wracamy do pewnej idei, to jest taki mechanizm, który pozwala nam wyjść poza istniejące schematy i dokładniej zapoznać się z jakąś dziedziną rzeczywistości i być może dzięki temu znaleźć twórcze rozwiązanie jakiegoś problemu. Ale z drugiej strony jest tak, że czasami one wprowadzają nas w bardzo nieprzyjemne stany emocjonalne, są takim strumieniem, który nas porywa i który sprawia, że czujemy się niejako zatopieni w tych wszystkich negatywnych procesach i nie potrafimy się z tego wydobyć. Ciekawą rzeczą jest również to, że jeśli mówimy o treści tych myśli, to bardzo często wiążą się one z seksem, z agresją, a czasami mają charakter bluźnierczy. Jeden z wybitnych kaznodziei protestanckich, John Bunyan, powiadał, że wtedy, kiedy przygotowywał kazania, przychodziły mu rozmaite bluźniercze myśli i nie potrafił się tego pozbyć. To jest rzecz zastanawiająca, że są takie sytuacje, kiedy nasza psychika nas nie słucha i robi coś zupełnie odmiennego niż to, na co mielibyśmy ochotę, niż to, co chcielibyśmy faktycznie zrobić.
Bardzo często myśli intruzywne występują w zespole stresu pourazowego. Osoby, które przeżyły jakąś traumę, często do niej wracają i nie potrafią się tego pozbyć. Badania nad weteranami wojny wietnamskiej wskazują na to, że te myśli intruzywne utrzymują się przez okres mniej więcej 2 lat. Można przypuszczać, że polscy żołnierze nie będą również wolni od tego typu zaburzeń i o tym większość ludzi zresztą w ogóle nie myśli wtedy, kiedy podejmuje decyzję o tym, że chce wyjechać na misję. No i wtedy, kiedy te myśli intruzywne są tak dokuczliwe, kiedy one wielokrotnie wracają, pojawia się pytanie, jak możemy sobie z nimi poradzić. Jednym ze sposobów radzenia sobie jest po prostu powiedzenie sobie, tak to musi już być. To znaczy przygotowanie się na to, bo faktycznie nie ma żadnej techniki, która pozwalałaby się tego pozbyć. Co najwyżej możemy po prostu wielokrotnie przeżywać te negatywne myśli i po jakimś czasie występuje biologiczny proces habituacji. To znaczy my się powoli do tego przyzwyczajamy i zaczynamy reagować, przestajemy reagować na nie tak silnie, jak reagowaliśmy poprzednio. No i w tej chwili liczba tych osób, które są ofiarami myśli intruzywnych, ale także które są ofiarami traumy, jest olbrzymia. Rozmaite badania wskazują na to, że powiedzmy, jeśli chodzi o żołnierzy, to mniej więcej 100% żołnierzy, którzy wpadli w zasadzkę, rozwija u siebie zespół ostrego stresu, który czasami przechodzi w zespół stresu przewlekłego. Zgwałcone kobiety w 94% przejawiają zespół stresu ostrego, a więc znowu jest to bardzo duża część populacji, ale też często zdarza się coś takiego, że ludzie przeżywają myśli intruzywne wtedy, kiedy podejmują bardzo poważne decyzje dotyczące innych. Przykładowo sędziowie, którzy wydają surowe wyroki, bardzo często wracają do decyzji, którą kiedyś podjęli i ta decyzja w jakiś sposób ciąży na ich życiu. A więc można powiedzieć, że myśli intruzywne pojawiają się nie tylko wtedy, kiedy zostanie zagrożone nasze życie w sensie fizycznym, ale także wtedy, kiedy w pewien sposób zostaje zagrożona nasza, czy naruszona nasza integralność psychiczna. No i w związku z tym kilka słów na temat tego, jak my sobie zapisujemy te informacje o sytuacjach wywołujących bardzo silne emocje. I tutaj rozpocznę od tego, że takie procesy pamięciowe są procesami, w których występują takie 3 podstawowe fazy. Faza kodowania, faza przechowania i faza odtwarzania. Przy czym faza kodowania to jest faza zapisywania pewnej informacji w naszym systemie poznawczym. Faktycznie jest tak, że wtedy, kiedy my zamieniamy informację sensoryczną, czy informację percepcyjną na ślad pamięciowy, to tracimy część danych, które docierały do nas z naszego środowiska. Ślady pamięciowe są mniej dokładne, aniżeli to wszystko, co się dzieje w otoczeniu. I to jest naturalne, bo to częściowo wynika z działania uwagi, a częściowo także wynika stąd, że nasza pamięć ma ograniczoną pojemność. Jest kilka technik, które wykorzystuje nasz system poznawczy po to, żeby zapisać jakąś informację. Pierwsza technika, czy pierwsza metoda opiera się na podobieństwie fizycznym. Wykorzystujemy fizyczny obraz informacji po to, żeby zarejestrować ją w naszym mózgu. Czasami zapisujemy sobie informację w postaci nazwy tego, z czym się kiedyś zetknęliśmy, a wreszcie możliwe jest również zapisywanie w oparciu o znajomość kategorii, do której należy dana informacja. Na przykład wtedy, kiedy pokazujemy ludziom, to bardzo ładnie pokazują badania Posnera, przeprowadzone jeszcze na przełomie lat 60. i 70., w których na przykład proszono ludzi o to, żeby porównywali ze sobą 2 litery. Wtedy, kiedy to były 2 litery, 2 duże litery A, ludzie reagowali na to w ten sposób, że proszono ich o to, żeby reagowali wtedy, kiedy zobaczą litery takie same. Wtedy, kiedy mieli zwracać uwagę na podobieństwo
fizyczne, wtedy reagowali niezwykle szybko. Ale jeżeli pokazywano im dużą literę A i małą literę A, to reagowali wolniej, ponieważ musieli, jak zobaczyli te litery, to musieli przełożyć obraz litery na jej nazwę. To zabierało pewien czas. Ale wyniki zmieniały się wtedy, kiedy zmieniono warunki eksperymentu. Mianowicie, kiedy pierwsza litera pojawiała się, była dwusekundowa przerwa i dopiero potem pojawiła się druga litera. I wtedy okazało się, że ludzie reagują szybciej, kiedy występuje podobieństwo nazw. Ponieważ po pojawieniu się pierwszej litery ludzie już nie pamiętali jej wyglądu, znaczy zapisywali sobie jej wygląd, ale potem ten wygląd został zamieniony na nazwę i wtedy, kiedy pojawiała się duża litera A i mała litera A, reakcja była zdecydowanie szybsza. Bardzo często wykorzystujemy kodowanie, które odwołuje się do fizycznego obrazu bodźca, natomiast czasami też musimy wykorzystywać bardziej złożone formy kodowania. I to, o czym chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze, to, że zapisywanie informacji w pamięci wymaga połączenia tych informacji z całą dotychczasową wiedzą człowieka. I za to są odpowiedzialne dwa procesy. Procesy asymilacji, procesy akomodacji. Asymilacja polega po prostu na dostosowaniu docierających informacji do istniejącego systemu wiedzy. Natomiast akomodacja jest procesem przeciwnym. My modyfikujemy system wiedzy po to, żeby wprowadzić do niego jakąś nową informację. I występują sytuacje, w których jest skrajna rozbieżność pomiędzy informacjami, które mamy zapisane w naszej wiedzy, a informacjami nowymi. To bardzo wyraźnie występuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami traumatycznymi, kiedy docierają do nas, kiedy zdarza się coś takiego, że pojawia się coś, czego myśmy się zupełnie nie spodziewali. Jeśli popatrzymy na tę tabelkę, to wyraźnie widać, że tutaj chodzi o nadużycia, sytuacje traumatyczne, z którymi spotykają się w okresie dzieciństwa i okresie dorastania mężczyźni i kobiety. I warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że tak naprawdę osoby z bliskiej rodziny są osobami niemalże tak samo niebezpiecznymi dla nas, jak osoby obce. W przypadku kobiet nawet zdarza się to zdecydowanie częściej, że coś złego zdarza im się we własnej rodzinie, aniżeli w przypadku kontaktu z osobami obcymi. A więc ludzie stykają się z czymś takim, co bardzo mocno zakłóca obraz tego, jak powinna funkcjonować rodzina. W wieku dorosłym wygląda sprawa bardzo podobnie, ponieważ znowu, jak popatrzymy na przykład sobie na coś takiego jak molestowanie seksualne, to molestowanie seksualne faktycznie jego źródłem są osoby, które ofiara bardzo dobrze zna. Jak popatrzymy sobie również na chociażby na gwałty, to znowu często zdarza się tak, że sprawcą gwałtu jest osoba, która jest doskonale znana. I wtedy dla człowieka pojawia się bardzo duży problem. Co można zrobić w takiej sytuacji, żeby po pierwsze ją dobrze zapamiętać i w ogóle czy ludzie zapamiętują takie sytuacje. I w takich sytuacjach pojawiają się rozmaite problemy. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że ludzie, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia albo integralności fizycznej, albo zagrożenia życia, po prostu bardzo często próbują rezygnować z zapisywania informacji, a koncentrują się na bieżącym radzeniu sobie z sytuacją. Czyli mówiąc inaczej, sytuacja jest tak zaprojektowana, czy tak się rozwija, że ludzie nie mają żadnych wolnych zasobów poznawczych,
które mogliby wykorzystać po to, aby cokolwiek z tego zarejestrować. I często jest tak, każdy zapewne pamięta takie sytuacje z własnego życia, kiedy spotkało go coś przykrego, kiedy okazuje się, że wie, że coś go spotkało, natomiast nie pamięta nic z tej sytuacji. Ale są ludzie z kolei, którzy takie sytuacje zapisują w postaci niemalże dosłownej. Oni mówią, że mają fotograficzną dokładność tego zapisu. I z obydwoma, z tymi obydwoma typami reakcji chciałbym szczegółowo Państwa w tej chwili zapoznać. Jeśli chodzi o sytuacje, w ogóle sytuacje traumatyczne, to w tych sytuacjach pojawia się bardzo wysokie wydzielanie adrenaliny, która z jednej strony właśnie ułatwia kodowanie pamięciowe, ale z drugiej strony zdarza się coś takiego, że ludzie nie pamiętają nic, ponieważ adrenalina, ona nie jest bezpośrednio takim hormonem, który wpływa na pamięć, ale który powoduje, że my jesteśmy przygotowani do bardzo energicznego działania i koncentrujemy się całkowicie na działaniu. Co więcej, w takich sytuacjach uruchamiana jest droga, która jest określana mianem drogi niskiej. Informacje, które docierają z naszego otoczenia, one są kierowane do wzgórza i ze wzgórza przechodzą drogą niską do ciała migdałowatego. Natomiast bardzo niewielka część informacji dociera do kory sensorycznej. Ciało migdałowate z kolei odpowiedzialne jest za pojawienie się reakcji emocjonalnej, czyli z tego wynika, że my nie potrafimy zapisać sobie informacji w pamięci, ponieważ ta informacja docierała tylko do niżej położonych części mózgu. I w związku z tym integrowanie tych informacji z naszym otoczeniem, z naszym doświadczeniem jest bardzo utrudnione. I to z kolei wymaga odwołania się do koncepcji pamięci operacyjnej, ponieważ w pamięci operacyjnej mamy, ja nie będę szczegółowo mówił o innych procesach pamięciowych, ale chciałbym się skoncentrować na tym, co mamy w górnej części wykresu. Mianowicie pamięć operacyjna to jest coś, co jest odpowiedzialne za bezpośrednie programowanie naszego działania, za właśnie proces uwagi, za podtrzymywanie procesów pamięciowych oraz za ocenę tego, jak można zareagować w danej sytuacji i w jaki sposób można z tej sytuacji wyjść. I ta pamięć pracuje, wykorzystuje dwojakiego rodzaju systemy niewolnicze. Mianowicie pętlę fonologiczną, która związana jest z powtórkami wewnętrznymi i notes wzrokowo-przestrzenny, który związany jest z zapisywaniem informacji wzrokowych. Tutaj mamy dwukierunkowe połączenia pomiędzy tymi strukturami. Chciałbym więcej powiedzieć o pętli fonologicznej, bo ona, jej działanie jest zdecydowanie lepiej znane. Wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia, maksymalnie zaangażowany jest centralny proces wykonawczy. I wtedy niewiele informacji, nie mamy czasu na to, żeby na przykład pewne informacje były powtarzane przez nas i przechowywane w pętli fonologicznej. I w związku z tym istnieje niewielka szansa na to, że te informacje zostaną przekazane do pamięci trwałej, ponieważ aktywizowanie pętli fonologicznej jest częściowo odpowiedzialne za proces uruchamiania pamięci trwałej. Wendekol i Fissler pokazali coś takiego, że wtedy, kiedy zdarzy nam się jakieś nieszczęście, staniemy się ofiarą jakiegoś przestępstwa, to początkowo pojawia się bardzo wyraźna reprezentacja, która jest reprezentacją zmysłową. To na przykład wyraźnie widać tutaj w przypadku reprezentacji wzrokowej. My sobie coś wyobrażamy. Te wyobrażenia w miarę upływu czasu zaczynają coraz to bardziej dominować i potem pod koniec, wtedy kiedy na przykład człowiek zgłasza się na terapię, siła tej reprezentacji czy udział tej reprezentacji w naszym życiu psychicznym stopniowo maleje. Ale popatrzmy na ostatnią rzecz, mianowicie na to, jak to wygląda w przypadku reprezentacji, która odwołuje się do opisu pewnej historii. Wtedy, kiedy
ludzie są bezpośrednio po wyjściu z sytuacji traumatycznej, oni nie pamiętają nic, jak ta historia wyglądała. Ta historia w ogóle nie istnieje w ich umyśle, ona jest zakodowana w sposób fragmentaryczny. Ludzie potrafią tylko co najwyżej ją odczuwać w postaci obrazów, natomiast w mniejszym stopniu potrafią to opisywać i dopiero w miarę upływu czasu potrafią stworzyć z tego pewną spójną historię.